Już. No mów, który dzisiaj? Czwarty. Nie wiem, to chyba pierwszy prezent w postaci jemioły, tak? No dzisiaj w ogóle mamy 4 luty. Godzina jest, która, Krzysiu? No, na chińskim zegarku jest 7:05. No przed chwilą byliśmy w pobliżu. No i co? I nagle był mały huk, nie taki jak poprzednio. Matka natura zrobiła prezent jemiołą. Jemiołą. Znaczy ptaką w postaci karmy z jemioły. I zerwało się drzewo, na którym... Nie, ja widzę gałąź. Gałąź duża, na którym są dwie... No, cztery w sumie. Cztery jemioły. Cztery piętle jemioły, z tym, że jedna tutaj leżała... Pokażmy może te tak, owoce, bo... Jedna leżała... Ta, i tak, weź pokaż. A? Jedna leżała tutaj, na mnie czekała, ją pierwszą podniosłem. No chyba jest to insygnia jakaś. No nie chciałbym tutaj... No ptaki będą miały jakiś... Kontynuować tego wątku. Darmowy obiad. Ale to przypadkowo się nie stało, jak zresztą wszystko w moim życiu dotychczasowym. Bardzo dziękuję. No chyba przesadę, ale... Bardzo dziękuję. To ptaszki też powinny podziękować. Ptaszki też dziękuję. Dobra, pokażmy te owoce. Tak. Bo większość mieszczychów nawet nie wie, że jest coś takiego jak miała. Dobra, gdzie są te kuleczki? Akurat na tej kuleczek nie uświadczysz. No to sobie ptaszki nie pojedzą. To sobie nie pojedzą, ale to jest... Jemioła to jest wspaniały surowiec. A to sobie też nie pojedzą. Zielarski, na żadnej nie ma owoców. To jest wspaniały surowiec zielarski, który jest wykorzystywany do produkcji między innymi środków przeciwko nadciśnieniu. O! Czyli jakoby natura zrobiła, wiedząc, że ja mam nadciśnienie. Czyli jesteśmy już przestępcami, bo Unia Europejska ziołocznictwa zakazała. Jesteśmy przestępcami. Dobra, to już się zwijamy, żeby nas mundurowi nie schajtowali. Matka natura powiedziała mi, że mam się leczyć ziołami, żadnymi pastylkami. A ostatnio miałem 2 zdarzenia, że trafiłem z nadciśnieniem tętniczym do szpitala. W jednym przypadku miałem 200/120, a w drugim miałem trochę większe, 240/140. No to jest tak konkretne. Czyli matka natura powiedziała mi: Michale, żadnych pastylek, daję ci to. No ja też z tego powodu nie biorę leków, bo się bierze do końca życia. Tak. U mnie się na szczęście uspokoiło. Czyli bardzo dziękuję matce naturze, że wyświadczyła mi taki prezent. Naturalnie jestem w stanie tylko wziąć 2 jemioły. Bo... No pomagę, ponieważ jeszcze jedną ręką mam zajętą. No nie, jak no. Widać. Znaczy nie widać, ale może się ktoś domyśli. Po 2 jeszcze przyjedziemy. Z tego co tu widzę, to jest drzewo. Właśnie, jakie to jest drzewo? Ja się nie znam. Nie będę siebie robił Radka Wilczka i udawał kogoś innego. Prawdopodobnie jest to jesion brodawkowaty, ale 100% pewności nie mam, bo o tej porze dosyć ciężko jest rozpoznać drzewo, kiedy ono nie ma liści szczególnie. Jeśli o mnie chodzi, to potwierdzam. No są tu jakieś owoce też, no nie? Co to jest w ogóle? Mówię, nie znam się. Nie będę siebie Radkowiczka zrobił żołnierz. Są tu jakieś owoce, które powinny wskazać, co to jest? Jakieś jagódki czerwone. Jagódki czerwone? No to tutaj widać chyba wyraźnie. No to może nie jest jesion nawet. No, ciekawe, co to jest za drzewo. No bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Na tym kończymy kolejny dzisiaj reportaż. No i jeszcze po katolicku, kto rano wstaje, ten się nie wysypia. Czemu Pan Bóg daje, jak widać? A jeszcze jakieś mefisto dla swoich? Nie. Diabełków? A i pozdrawiam oczywiście naszą pierwszą rezydent Łodzi.